Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Podczas konferencji prasowej zwołanej w ratuszu głównymi celami miało być pokazanie, ile środków zostało pozyskanych przez gminę Wałbrzych w latach 2011-2012. To są projekty, które przygotowaliśmy do programu operacyjnego w pracy transgranicznej w latach 2011-2012. Dwa projekty, wartość dofinansowania to jest ponad 218 tysięcy złotych. Program Maluch. Cztery projekty, kwota dofinansowania 2 350 zł. I program przebudowy dróg lokalnych, też w latach 2011-2012. Dwa projekty, dofinansowanie na poziomie prawie 2 milionów złotych. Nie udało się jednak zarówno kierowniczce Biura Funduszy Europejskich, Strategii i Analiz Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ani rzeczniczce prasowej Urzędu Miejskiego Annie Żabskiej pominąć faktu, że wniosek Wałbrzycha na zadanie zatytułowane Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń został oceniony negatywnie. Nie otrzymaliśmy, dlatego że nie spełniliśmy wymogów. Przez co Wałbrzych jako jedyne z miast, które wnioskowały o podobne środki finansowe, nie otrzyma dotacji około 10 milionów złotych na ten cel. Naszym zdaniem wszystkie wymogi, które zostały przez Urząd Marszałkowski w postępowaniu konkursowym uwzględnione, zostały przez nas spełnione. Projekt był spójny, projekt był przygotowany zgodnie z wytycznymi. Nie robiliśmy tego po raz pierwszy. Mamy naprawdę duże doświadczenie, jeżeli chodzi o przygotowanie, o realizację projektów. Także no tutaj zabrakło chyba dobrej woli ze strony Urzędu Marszałkowskiego i takie biurokratyczne podejście do tematu no spowodowało to, że już na wejściu, kiedy nie dano nam tak naprawdę szans na to, żeby pokazać cały projekt, żeby wesprzeć analizami, żeby wesprzeć naprawdę dobrymi przykładami, w jaki sposób ten projekt będzie realizowany. Przy wniosku preselekcyjnym, to tak jak powiedziałam na konferencji, to jest bardzo niewielka liczba słów, które można umieścić we wniosku. To musi być wszystko pod ścisłą kontrolą, więc tak naprawdę nie mieliśmy szans, żeby pójść dalej, żeby pokazać, że rzeczywiście to, co wymyśliliśmy, to, co zaproponowaliśmy, będzie realne do zrealizowania i jest zgodne ze wszystkimi wytycznymi. No myślę, że tutaj ten wskaźnik uznaniowy, który beneficjent zastosował, to jest zawsze kwestia dogadania się beneficjenta z Urzędem Marszałkowskim. No my nie mieliśmy tej szansy, więc wydaje mi się, że trochę zostaliśmy potraktowani, no tak mogę powiedzieć, niesprawiedliwie. O tych informacjach głośno było już kilka tygodni wcześniej, kiedy to Szymon Heretyk wystąpił do mediów z oświadczeniem wałbrzyskiego SLD w sprawie odrzucenia projektu o dotację dla gminy Wałbrzych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W momencie, kiedy ukazała się informacja na stronach Urzędu Marszałkowskiego, że z 20 wniosków złożonych na dofinansowanie przede wszystkim komunikacji miejskiej, z tych 20 wniosków odpadł tylko jeden wniosek niestety gminy Wałbrzych, który złożony był na kwotę ponad 10 milionów złotych. Jako szef struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Wałbrzychu wystosowałem pismo do pana prezydenta z prośbą o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób odpowiedzialnych za takie niedbalstwo, co mogło spowodować i jak dzisiaj wiemy spowodowało to, że te pieniądze niestety nie trafią do naszego miasta. Niestety zapowiadana rewolucja w obszarze komunikacji miejskiej przez pana prezydenta Szelmeja urodziła się na papierze i na tym papierze już niestety również zmarła. Jest to kolejna rewolucja papierowego rewolucjonisty, którym jest pan prezydent ordynator Roman Szelmej. Wtedy spotkał się z ostrą krytyką ze strony radnego miejskiego Artura Torbusa. Gmina bowiem po odrzuceniu projektu złożyła odwołanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Oczywiście radni popierający pana prezydenta bronili się, że wniosek po prostu był niekonwencjonalnie napisany. Ja uważam, że takie wnioski przede wszystkim trzeba pisać w sposób rzeczowy, merytoryczny i kompetentny, żeby te pieniądze nie przepadały, a osoby, które mówią o niekonwencjonalności pisania wniosków przede wszystkim chyba są w sposób niekonwencjonalny, inteligentny.
Niestety dla miasta decyzja Urzędu Marszałkowskiego o odrzuceniu wniosku została podtrzymana, co oznacza jednoznacznie, że Wałbrzych nie otrzyma dotacji na planowaną rewolucję w komunikacji miejskiej. No niestety to jest kolejny dowód na to, że od zmiany władzy w tym mieście, kiedy prezydent nie jest już Piotr Kruszkowski, niestety dla mieszkańców tak naprawdę nic się nie zmieniło. Wnioski jak przepadały, przepadają dalej. Słyszymy w dalszym ciągu więcej zapewnień niż widzimy działań. No, ja mam nadzieję, że to się zmieni, tak? Tylko że również wiemy, że w otoczeniu pana prezydenta Romana Szyłemeja są nadal te osoby, które współpracowały z panem Piotrem Kruczkowskim. I tutaj chyba nie należy oczekiwać jakichś większych rewolucji i większych zmian, bo pan prezydent swoim raczej krzywdy nie zrobi. Z kolei mimo tego, że wniosek Wałbrzycha został podwójnie odrzucony, urzędnicy miejscy podtrzymują swoją opinię, że wniosek był dobrze napisany i skonstruowany. Przy takim doktrynalnym podejściu ta liczba osób korzystających z autobusów, czy liczba osób korzystających z infrastruktury byłaby jednoznaczna. Główny wskaźnik, który został zakwestionowany przez Urząd Marszałkowski w wałbrzyskim projekcie, to to, że Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta wziął pod uwagę liczbę przystanków przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, które w ramach projektu miały dopiero powstać. Wskaźnik rezultatu to był wskaźnik pokazujący liczbę przystanków, które zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych korzystających z transportu miejskiego. I naszym zdaniem, ze względu na problemy osób niepełnosprawnych, które się będą nasilały w każdym mieście, no należy przy tego typu projektach podejść już tak, żeby rozwiązywać te problemy. Oczywiście, no my będziemy realizować ten projekt i zrobimy wszystko, żeby mieszkańcy skorzystali z tych nowoczesnych rozwiązań, no ale zawsze to jest zaangażowanie wszystkich środków budżetowych bez środków zewnętrznych, także to jest zupełnie inny koszt. Jednak nikt w projekcie nie wziął pod uwagę liczby niepełnosprawnych, którzy będą korzystali z tych przystanków. Trudno sobie wyobrazić, żeby wszystkie osoby na przystanku pytać, czy pani jest osobą niepełnosprawną, bo niepełnosprawność ma różne wymiary, więc podeszliśmy do tego w ten sposób, żeby prowadzić te badania, ale bez dodatkowych środków, bez angażowania jakby też osób pośrednich, no, którym trzeba by było na przykład zapłacić za to, żeby stały i liczyły te osoby. No on się nam wydawał bardzo nielogiczny, ten wskaźnik. Dlatego poszliśmy w kierunku takim, który umożliwia pokazanie, że rozwiązujemy problem, natomiast no, nie został on zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski, chociaż tak jak powiedziałam, znaleźliśmy w projektach realizowanych już przez nas takie wskaźniki, które można by było idealnie połączyć z tym wskaźnikiem, który został przez nas zastosowany. No ale dobrej woli ze strony Urzędu Marszałkowskiego nie było. No i jest to dla nas przykra sytuacja, bo muszę powiedzieć, że naprawdę przy takiej liczbie wniosków, które my tu przygotowywaliśmy, no to jest pierwsza sytuacja, że się to niestety w ten sposób zakończyło. Miasto mimo zarzutów o to, że straciło szansę na dofinansowanie około 10 milionów, broni się tym, że za źle sformułowany wniosek firmie, która go napisała, nie zapłaciła ani złotówki, ponieważ zapłata miała nastąpić dopiero w momencie, kiedy wniosek przeszedłby pozytywnie weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim. To jest trochę jak mentalność Kalego, bo wiemy, że pan prezydent ma wyliczone niebanalne kwoty, które gmina Wałbrzych straciła, nie będąc miastem grodzkim, i to bardzo chętnie pan prezydent podnosi, że kilkaset milionów złotych przeszło nam koło nosa. Natomiast kiedy widzimy realne pieniądze, tak, kiedy gmina złożyła ten wniosek i przeszło nam koło nosa 10 milionów, no pan prezydent tutaj akurat łez nie roni i twierdzi dzisiaj, że nic się nie stało, no bo ponieważ jest to wina pana prezydenta i jego pracowników. Urząd Miejski broni się statystykami, które wykazują, że w latach 2011-2012 miasto pozyskało łączne dofinansowanie z różnych źródeł kwotę rzędu 52 milionów złotych, a sam projekt według zapowiedzi Anny Żabskiej będzie tak czy inaczej realizowany. Jednak z jakich źródeł finansowych skorzysta miasto? Tego jak dotąd nie wiadomo. Ponad 600 paczek dla dzieci ze szkół podstawowych na Białymkamieniu przygotowuje Rada Wspólnoty Samorządowej z tej dzielnicy. Pomocnicy Świętego Mikołaja odwiedzili placówkę, by zebrać listy i laurki, które przygotowali najmłodsi. Życzenia trafią do słynnego dobroczyńcy, który już 6 grudnia obdaruje maluchów prezentami. Drogie dzieciaczki, to jest tak. W dniu dzisiejszym jestem pomocnikiem Świętego Mikołaja, jak każdy z nas tutaj. Jestem z Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradu.
moje nazwisko Ryszard Nowak, to jest mój zastępca pani Jolanta Głogowska. Stało się już tradycją, że święty Mikołaj odwiedza polskie dzieci aż dwa razy w roku. Aby jednak wiedział, jakie marzenia mają wałbrzyscy milusińscy, poprosił swoich pomocników o zebranie od nich życzeń. Laurki oraz listy dla sędziwego i brodatego dobroczyńcy zostały umieszczone w specjalnej skrzynce. Życzenia co do prezentów w przypadku wielu maluchów były dość niekonwencjonalne. Ja chcę mieć klocki i komórki. Czy byłaś grzeczna? Tak. I mam kolorowankę. Mam trzy marzenia i bym chciała lalkę na kolory z Monster High i kota sztucznego na smyczy. Jeszcze taką lalkę z suknią, co można zmieniać jej włosy na różowo. Kinecta, komórkę i Barbie. A co to jest Kinecta? Bo ja się nie znam na takich rzeczach. Taka, takie coś, gry się kupuje i takie, jak się chce coś kliknąć, to trzeba wymachać ręką i to się pojawi. Oczywiście wszystkie dzieci zapewniały, że były wyjątkowo grzeczne i święty Mikołaj nie powinien mieć obaw przed obdarowaniem ich licznymi prezentami. Życzenia pierwszoklasistów ze szkoły podstawowej nr 2 zostały zebrane w skrzynce i zapieczętowane. Rada Wspólnoty Samorządowej już 6 grudnia zamierza obdarować dzieci słodkimi upominkami. W tym celu przygotowuje ponad 600 paczek, które Mikołaj rozda w kościele świętego Jerzego i Matki Boskiej Różańcowej. Po bardzo zaciętym meczu piłkarki Wiktorii AW zremisowały 1-1 z Luksem Ziemia Lubińska. W tym meczu bramki strzelały tylko zawodniczki z Wałbrzycha, bo jedna z bramek wpadła po samobójczym trafieniu zawodniczki Wiktorii. Zawodniczki Wiktorii do tego meczu wyszły w bardzo dużym osłabieniu, bo zabrakło aż 6 zawodniczek. Absencja była spowodowana kontuzjami i chorobami, jednak mimo to trener musiał wystawić do gry skład drużyny. Pierwsza połowa meczu to walka o piłkę w środku pola i zacięte pojedynki o każdy centymetr boiska. Po kilku dogodnych sytuacjach pod bramką Luksu zawodniczkom z Wałbrzycha udało się zakończyć po składnej akcji w 17 minucie golem, który strzeliła Marta Bedra, zachowując się w polu karnym jak rasowa napastniczka. Przy stanie 1-0 dla gospodyń zarysowała się nieznaczna przewaga nad drużyną gości. Jednak nasze zawodniczki nie umiały wykorzystać nawet 100% sytuacji. A skoro takich się nie wykorzystuje, to w piłce nożnej na boisku zdarza się zupełnie odwrotnie. Na 1-1 wyrównała po samobójczym golu nasza obrończyni i na przerwę obie drużyny schodziły z wynikiem remisowym. Druga połowa to niezmieniony obraz gry po obu stronach i w dalszym ciągu zacięta gra na całym boisku. Więcej sytuacji podbramkowych stworzyły zawodniczki z Wałbrzycha, jednak również i w tej części meczu nie potrafiły i nie zdołały strzelić zwycięskiej bramki. Mecz zakończył się remisem i podziałem punktów. W zespole Wiktorii zadebiutowała kolejna nowa zawodniczka, 16-letnia Justyna Krajewska, która w trzeciej lidze kobiet swój pierwszy występ może zaliczyć do udanych. W obronie zagrały bardzo dobrze wszystkie dziewczyny i zasługują na pochwały. W linii pomocy to bardzo dobra gra kapitanki Emilii Dolaty, która pomimo kontuzji palca u nogi zdecydowała się w tym meczu wystąpić. Pozostałe pomocniczki Ada Skrobiś i Ania Sławińska zagrały w tym meczu poniżej swoich możliwości, choć poprawnie. Linia ataku to dobra gra napastniczek Wiktorii. Natalia Marszałek i Marta Bedra dwoiły się i troiły, aby strzelić bramkę. Niestety sztuka ta udała się tylko raz. Z kontuzją musiała wystąpić z powodu absencji innych zawodniczek Angela Galant i wytrzymała na boisku tylko pierwszą połowę, a jej zmienniczka, 15-letnia Paulina Lizurek, jeszcze znacząco odstaje od drużyny. W tym meczu na największe słowa uznania zasłużyły wszystkie zawodniczki z linii obrony.
dzięki którym piłkarki ziemi lubińskiej nie zdołały strzelić ani jednego gola. Teraz przed dziewczynami ostatni mecz w trzeciej lidze w tym roku, w którym zmierzą się z liderem AZS-2 Wrocław już za tydzień 24 listopada o godzinie 11 na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i tradycyjnie zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.